Słuchajcie, chciałbym to combat.com. Chciałbym pokazać wam najpierw grę i żebyśmy sobie chwilę w nią zagrali. Gra nazywa się Code Combat. Oczywiście, żeby miał grę, trzeba mieć internet. Więc jeśli spojrzycie sobie w prawy dolny róg ekranu, czy macie taką ikonkę jakby sieci Wi-Fi, a jeśli tutaj widzicie w tym miejscu takie dwa rozłączone, to trzeba kliknąć i sieć OpenWRT wybrać, żeby was połączyło z internetem. Ej. Połączenie sieciowe wybrać? I ten w OpenWRT. Ale ma pani. To mam, tak? Klikamy sobie na OpenWRT, to jest sieć bez hasła. I tutaj jest przeglądarka. Jak już będziecie mieli internet, to uruchamiacie sobie przeglądarkę internetową i sporo adresów wpisujecie coldcombat.com. Ja to wam zaraz szybko. Lisek tak miał. Dwa razy. No to wstaje. Ja mam tam wszedł dalej, gdzie co razy. Trzeba wpisać kodę kombat. Kombat. Szukaj, tak? Nie. O tu? Pasku. Adres, tak. Słuchajcie, tutaj mam nadzieję, że to już jest wystarczająco dużymi literami, żeby było widać. Ja postaram się to jeszcze zwiększyć. Nie, tu na pewno? Co te? Tak. Nie, tak? Codecombat.com. Tam można język. Jeszcze raz dla tych, którzy nie mają w ogóle internetu, klikamy sobie w to miejsce, gdzie są takie dwa rozłączone dziurki i wybieramy sieć OpenWRT, klikając na niej po prostu i to tyle, co trzeba, żeby dostać się do Wi-Fi. A potem już po prostu trzeba uruchomić przeglądarkę do internetu i wpisać w pasek adresu codecombat.com. Przypominam, pasek adresu przeglądarki to jest takie miejsce u góry po lewej stronie ekranu, nie tam gdzie jest wyszukaj, bo to nie jest pasek adresu, tylko po lewej stronie. Jak mamy adres konkretnej strony, to po prostu wpisujemy go tam i logujemy na tej stronie od razu. codecombat.com i powinniście zobaczyć ten obrazek, co i ja. Od razu proponuję zmienić język z angielskiego na polski. Zobaczcie przy okazji, ile tych języków tam jest. I zapewne też wam się objawi takie okno pomóż w tłumaczeniu. To jest kolejny przykład. Open source, czyli coś, co jest darmowe dla wszystkich, tworzone przez społeczność, dla społeczności, czyli przez ludzi takich jak wy, dla ludzi takich jak wy, dla was, to oni potrzebują pomocy, więc jeśli ktoś chce tłumaczyć, to poszukują dyplomatów, poszukują tłumaczy, poszukują ludzi, którzy będą pokazywać tą grę, żeby inni mogli sobie z niej skorzystać. Jeśli ktoś ma chęć, trochę wolnego czasu i wiedzę, to zapraszam. Ja kiedyś miałem wielką chęć, ale niestety czasu brakło. Więc zrezygnowałem. I nie robimy, ani jestem nauczycielem, ani jestem uczniem, tylko zagraj teraz. I to was przerzuci do takiej planszy, na której zobaczycie różne rzeczy, w które można grać. Oczywiście one są nieaktywne, bo jak w każdej grze trzeba zdobywać poziomy. To nie jest tak, że możemy sobie teraz skoczyć na 15. Więc zaczynamy od nowu Kitgarda.
Zauważcie, że tutaj jest taki fajny opis. 1 do 3 godzin, składnia, metody, parametry, napisy, pętle, zmienne, tego wszystkiego można się nauczyć w 3 godziny. Jeśli ktoś siedzi i po prostu gra. Fajna jest muzyczka. Klikamy sobie na kolejnych punktach, które musimy przejść. Od razu mamy opis, że musimy zdobyć klejnot, nie dotykając nic innego. Zrobimy zagraj. I teraz jest ciekawostka. Tutaj mamy do wyboru bohaterów. Możemy sobie wybrać różnych bohaterów, którzy będą naszą postacią w grze. Ale to jest tak tylko, żeby było w grze. Natomiast ważne jest to, że jeżeli przesuniecie to sobie troszkę niżej, to pod bohaterem zobaczycie, którego języka programowania chcemy używać. I tutaj mamy do wyboru. Jest Python, jest JavaScript, jest CoffeeScript lub Lua. To w zależności od tego, kto jakiego języka programowania chce się nauczyć. Ja polecam Pythona. Jest właściwie najlepiej tutaj opracowany. I robimy dalej. I on nam strzałkami pokazuje po kolei, co należy zrobić. Załóż buty. Kliknij podwójnie, aby założyć buty. Tak? I teraz zobaczcie, jak kliknąłem podwójnie, to w zwykłych butach pojawiły mi się zdobyte umiejętności. To się przekłada na metody, które będziemy mogli używać, żeby poruszać naszym obiektem, czyli naszym bohaterem. Za chwileczkę powiem wam, do czego to w ogóle dalej służy. Robimy sobie zagraj. Tak, to jest zupełnie darmowe. To jest zupełnie open source. Oczywiście część rzeczy tam jest płatna, ale to jest na zasadzie. Jeśli chcesz, grać za darmo. Ja kiedyś z tego korzystałem i niczym na jednej lekcji przeszedł całe te wszystkie levele pierwsze podstawowe i za chwilę wydarzył mnie jakiś kod. Szczerze mówiąc, nic nie zobaczyłem informacji, rejestrowałem się tam, no i tak dostałem z tej strony z jakimś kodem, który pozwoliłby mi utworzyć mu konto i tak. Tak, to znaczy tak, na pewno trzeba utworzyć sobie konto, żeby móc zachować wyniki. To jest na pewno i to konto jest na pewno bezpłatne. Wiem, że część poziomów jest płatna tam, ale duża część jest bezpłatna. No, jeżeli ktoś jest na tyle szybki, że jest w stanie w ciągu jednej lekcji przejść wszystkie, to tym komu mógł gratulować. Czy to są starsi uczniowie? Słuchajcie, no dobra, ale robimy sobie pierwszy poziom. I teraz zobaczcie. On powiedział coś do nas po angielsku. Tutaj mamy to samo w języku polskim napisane. Więc należy użyć komendy move down w linii szóstej. Spójrzcie sobie, jak to wygląda. Piszemy hero, kropka i nasze polecenie, nasza metoda, którą chcemy użyć do naszego ludzika. Ja muszę okulary. I już piszemy. Tu co piszesz? Hero. Zobaczcie, jak zaczniecie pisać, pojawią wam się podpowiedzi. No. Wystarczy wybrać i naciskać Enter. Hero i teraz move, tak? I teraz. My właściwie musimy nim przejść, bo musimy iść w prawo, potem w dół. W prawo, w dół i w prawo, czyli move right, move down i move right. A move right już jest napisane, teraz move down, tak? O, czy nie? Spójrz, jak musi przejść, jak wygląda ta trasa, którą musi przejść. W tym, którym momencie jest, tak? Tak. Czyli co? Right. O, już mi wzięło, zniknęło wszystko. Jak piszesz, czy angielski jeszcze czytam? Jak napiszesz, to pójdzie nie w tę stronę. Uwaga, nie tyle trzeba znać, można się go nauczyć tak, w ten tak, sposób. Tak. To jest bardzo ważne. Trzeba sobie stawiać troszeczkę inaczej cele. To znaczy nie martwię się tym, że nie znam angielskiego, tylko traktuję to jako wyzwanie pod tytułem mogę się go nauczyć dzięki tej grze. Mogę trochę podejrzeć? I można potem kliknąć uruchom.
jak już wpiszemy te trzy komendy i on pokaże nam po kolei, jak nasz bohater przeszedł. No ja chciałam, nie dał, a ten nie mówił. Wy też tak. Twój bohater poczuł zmęczony, lepiej będzie się usunąć taką linkę. A, to można usuwać linki też, tak? Tak, można. I co, zaznacza mi delay? Tak. Po jednym kroczku, czy jak on idzie? Aż do końca dojdzie, tak? I tak. Wtedy i zatrzyma się, tak? Teraz right. No, bo ja dwa razy mu fight niepotrzebnie może zrobić. Tak, nie? To jest niepotrzebne. To jedną wywalić. Tak. No. Delay. Zresztą. No. I teraz? Down. A żeby teraz w dół? Tak. A potem tutaj, znowu, tak? Tutaj jeszcze jest decha niepotrzebna. I tutaj no, jeszcze tak? Pani w siódemce. Jeszcze raz. Hero right. Aha, no tak, bo w prawo, w dół, w prawo i tu koniec, tak? Dobra. Tak i... I teraz sprawdzam, czy dobrze pójdzie. Jeszcze nie robię. No i to jest zrobione. Zrobione. Ja mam przejście. Załóż pas. Poruszać to ważne. Do przodu. Dalej to drugi poziom, jak się nie dać dalej. Rozpocznij, tak? Robisz rozpocznij? W prawo, w dół, do góry i w prawo, tak? Do góry, w prawo. I już ty piszesz? Do góry. Czekaj, najpierw w dół. Up.
teraz w prawo, w dół, dwa razy do góry. Do góry. I zapomniałam. W prawo, w dół, do góry i w prawo. Tak. Ewcia, wiesz, gdzie się wybiera? Naciśnij, tak, gdzie ci strzałeczka, naciśnij, tam jest strzałeczka, ciak. No, zagraj. I co, chwilę? Zrobione, po prostu. Idzie, idzie, zbiera momenty, zbiera. Idzie, idzie, idzie. Do góry poszła, zbiera, zbiera, patrz, idzie, dobrze. Pięknie, zrobiłyśmy. I tyle. Sukces, omijaj kolce, zbierz szybka. Zrobione. To co, lecimy dalej, Madziu? Tak jest. No, a to do góry, a rajd, do prawo, lew, lew, lew. Już nauczyłaś tak. Się pięknie z teresów w angielsku. Tak jest. Dobra, lecimy dalej, Wanda, dalej. Wanda, następny poziom. Wybieraj. Moi drodzy, jeśli mogę przerwać wam to fascynujące... Nie, to fajne! Przerwać. Grajcie w domu, grajcie w szkołach, pokazujcie dzieciakom. Myślę, że nawet lepiej, żeby dzieci sobie spędziły godzinę grając w to, niż w gry.pl. Albo w ogóle nie wiadomo co. Także warto to pokazywać. No tak. Sobie sterujemy wszystkie, tutaj będziemy. Ja chciałbym pokazać wam jeszcze jeden tego rodzaju serwis. Mianowicie Codesters. O, jeszcze Codesters. Ten serwis jest już dużo bardziej skierowany dla nauczycieli, którzy chcieliby ze swoimi uczniami coś robić troszkę więcej niż tylko po prostu grać. Dlatego, że oferuje mniej więcej podobną funkcjonalność co Code Combat, czyli piszemy kod, który wykonuje się graficznie, ale nie gramy, tylko przechodzimy poziomy. Natomiast wy jako nauczyciele możecie sobie bezpłatnie utworzyć klasę i obserwować postępy swoich uczniów w tym, co oni robią. To jest o tyle lepsze. W Code Combat możecie stworzyć sobie grupę, mieć tam uczestników tej grupy również, ale tutaj są fajne narzędzia. Oczywiście najlepsze jest to, że to wszystko jest w języku angielskim. Także świetnie można nauczyć się angielskiego przy tej okazji. Więc w tej chwili mam prośbę. Wejdźcie sobie na codesters.com. Tester, napisałaś? Sprawdzę, czy jest Jeżeli już jesteście na tym codesters.com, to w prawym górnym rogu, bo oczywiście mamy login SingUp, jeżeli chcemy, natomiast jest wypróbuj to, lekcja demonstracyjna. I wybierzmy sobie tą lekcję demonstracyjną. To jest taki szybki sposób, żeby zobaczyć, w jaki sposób ta platforma działa. Strona?
tam się uruchomił ten laptop już może? Jeszcze nie. Dobrze, czekam. Okej. W Learning Objectives mamy wypisane, że nauczymy się używać tła, tworzyć obiekt gry, czyli sprite'a, duszka. Później używać akcji, które nam będą ruszały tym duszkiem. I jeszcze do tego używać click event, czyli coś, co reaguje na kliknięcie. No i bierzemy sobie get started, czyli startujemy. I w tym momencie, tak na dobrą sprawę, to mamy wypełnione okienko z kodem. Co już jest? Podpina się tam do internetu? To jest okienko, gdzie mamy nasz kod. I żeby było trudno, to mamy taki piękny przycisk na zielono ze strzałeczką jak play, gdzie mamy wykonaj. Po prawej stronie wyświetli nam się okno, w którym będzie działała nasza aplikacja, którą mamy zapisaną tutaj. To jest parę linijek kodu tak naprawdę. On mówi, kliknij na mnie i wtedy wykona się coś. I teraz słuchajcie, jak możemy to sobie modyfikować? Proponuję prostą rzecz. Mamy tutaj w pierwszej linijce wypisane polecenie stage.setbackground, czyli ustaw tło i w nawiasie mamy winter. No to zmieńmy to na summer. Czyli wiatr. Czyli możemy pisać teraz. Lato, summer to lato. I kliknijcie play. I mamy summer. Więc to jest taka fajna platforma. Albo to jest summer. To jest coś, co można wykorzystać z uczniami do tego, żeby w miarę szybko mieć efekty pracy, bo jak wiemy, uczniowie potrzebują mieć efekty tu i teraz. Natomiast nie jest to trudne, nie jest to ciężkie, nie wymaga żadnego oprogramowania instalowanego, tylko internet. A ja instalowałam tylko zmieniłam. A mam lato, no mam. Tak, słuchajcie, krótki opis platformy. Po lewej stronie tutaj możecie sobie zobaczyć, że mamy różnego rodzaju przyciski, na przykład stage i jadąc w dół zobaczycie wszystkie możliwe tła, możecie sobie to rozwinąć zawsze, zobaczyć przykład, jak należy zapisać komendę, a co najciekawsze, tego nie można zaznaczyć, skopiować, wkleić, ale można to sobie przesunąć i zostanie wklejone dokładnie ten tekst. Więc jeżeli chcecie wypróbować, to wystarczy poprzesuwać sobie bloczki z lewej strony w prawo i już mamy gotowy kod programu, prawie zupełnie jak w Scratchu. Więc znowu mamy takie przejście z tego programowania graficznego w programowanie tekstowe, bo z jednej strony jest to dosyć łatwe przesuwanie sobie z lewej w prawo, a z drugiej od razu widzimy, jak to zmienia się w kod aplikacji. Spróbujcie sobie pomodyfikować różnego rodzaju parametry tutaj w tych liniach lub też tekst. Jak klikniesz blisa, to list podskakuje, wiesz? I wówczas uruchomcie i zobaczycie, jaki będzie efekt. Nie, tak nie jest. Na przykład zmieniłem tekst na język polski, kliknij na mnie i już to kliknij na mnie się ładnie wyświetla. Żeby zakończyć poziom i przejść do kolejnego,
należy, zgodnie z tym, co tu jest napisane w instrukcji, kliknąć przycisk Submit, taki niebieski, a następnie Next. Więc klikamy Submit, a potem Next. I w następnym kroku, zobaczcie, jesteśmy dopiero na początku dosyć długiej drogi, to jest ta lekcja demonstracyjna. Więc moim zdaniem to jest wystarczająco materiału, żeby robić ze 2-3 lekcje albo i 4 z uczniami na takiej jednej demonstracji prostej, a oni mogą sobie później tworzyć sami kolejne rzeczy. Tutaj mamy ładnie napisane, co należy skąd wybrać. W toolkicie po lewej stronie znajdź stage. Mamy stage. Click on it. Notice the blue blocks that appears. Tak. Find the block level summer. Click, hold and drag it to the code editor. Czyli znajdź bloczek o nazwie summer. Naciśnij, przeciągnij i pójdź w edytorze i zobaczycie, że wtedy to się przeniesie. Click Run, click Submit and Next. Czyli klikamy sobie uruchom, patrzymy, że pojawia nam się nasze dłoń, wybieramy Submit, wybieramy Next. Przechodzimy do kolejnej aktywności i tutaj znowu mamy kolejne opisy, co mamy zrobić. Oczywiście wszystkie te opisy są w języku angielskim, tak. To jest kolejny moment, który pokazuje nam, że warto i można się łatwo uczyć angielskiego, zwłaszcza tego technicznego, bo on jest dosyć specyficzny, ale jest bardzo powtarzalny. Spróbujcie sobie zrobić ze 2 takie aktywności. Ja sobie też coś wykonam. To jest nasza strona szkoły. Ty robisz?
Ale to poza tym, ale zdjęcie jest o jego z 2020 roku. Nie wiem, z którego ona poznaje się. Ale dobrze, przechodzę. Właśnie coś zrobiłem, co nie wiem, czy to sobie zrobiłem. Strefa uczy, powoli zaczyna się. Tak się dzieje. Słuchajcie, spróbujcie zrobić dwa duszki dwóch różnych osób. Niech każda z nich coś powie. Wszystko jedno gdzie. Piotr. Nie, przepraszam. Tak, to jest Skype, otworzysz. Jak do domu jest Skype, to jest nie trudny, tak? Tak, ale możecie nazwać Skype 1, Skype 2, żeby odróżnić. Ten Skype 1 mówi jedno, Skype 2 mówi drugie. Pewnie dowolnie, nie trzeba nic zrobić, po prostu zmieniać nazwę. Co zresztą za chwileczkę będzie niezbędne, bo jak zaczniemy bawić się w programowanie już płytek, to przyda nam się ta wiedza, że możemy dowolnie nazywać obiekty dowolną nazwą i to nic nie znaczy. Amerykanie nie wiedzą, że to polskie znaki diakrytyczne. Mało ich to interesuje, chyba nic w ogóle. Więc niestety nie można. A co zrobić, żeby obok stali jedno na drugim? Trzeba je trzeba przesunąć. U mnie, tylko nie wiem, czy to będę w stanie powiększyć ten kod. Nie. Ale zrobię wam tak, że pokażę go wam w editorze tekstu. Jak pan idzie? Super idzie? Bliżej. Czego? To wyjdźcie stamtąd, tam nie ciekawe. Ale tam czeka. No idź. A my na plaży jesteśmy, a wy sobie siedzicie. Okej, dobrze. Pokażę wam kod, który zrobiłem. Po to, żeby odsunąć jednego z drugiego Sprite'a. Dwie pierwsze linijki są ważne, mianowicie utworzyłem dwa obiekty, Sprite 1 i Sprite 2. Po prostu wpisałem, zmodyfikowałem ten kod, że nazwałem go sobie Sprite 1 i to będzie Flins i Sprite 2 to astronauta. W związku z powyższym
U mnie mam księcia i mam astronautę. Następnie, ponieważ oni pojawiają się zawsze w tym samym miejscu, więc jeden jest na drugim, no to pierwszy z nich, czyli Sprite 1, Sej, mówi, jestem księciem. Potem czekam 3 sekundy, Sprite 1 mówi potem pustkę, żeby skasować ten napis, jestem księciem. I Sprite 1 idź do minus 100, minus 50, czyli w lewo. A potem Sprite 2 mówi, że jest astronautą i idzie w prawo. W związku z powyższym efekt jest taki, że jeden z nich jest po lewej stronie, drugi jest po prawej, a ten tekst, a ja jestem astronautą, zostanie na ekranie, bo nie ma nic na jego miejscu. W ten sposób manewruję jednym lub też drugim obiektem, wypisując po prostu jego nazwę i do niego przypisując jakąś tam metodę, co ma zrobić. No dokładnie, chciałam. Tak samo jak w tym Code Combat mówiliśmy hero, move right, czyli nasz bohaterze przejdź w prawo, ale tam jest tylko jeden bohater. Tutaj możemy mieć dowolną ilość bohaterów naszej sceny, w związku z powyższym musimy ich rozróżnić. Więc robimy to na etapie tworzenia ich. Wtedy, kiedy przypisujemy, czym mają, to wypisujemy tylko po prostu kolejny numer. Ja mógłbym tutaj zamiast Sprite 1 na przykład wszędzie wpisać Adam. I wtedy... Ale jak nie będę Adam. Może gdzie są moje okulary? Wie to tylko właśnie. Adam. Adam, o, no tak, podzielam, żeby było widać, że mamy Adama i mamy Sprite 2, ale nadal nic się nie zmienia w fizycznym wykonaniu. Ja wiem, że to niestety nie jest na poziomie 1.3. No nie, nie, nie. No niestety nie. Ale tak wyrażę, no zapowiadałem, że ten drugi dzień to będzie po prostu głębiej. Wczoraj było parę rzeczy dla 1.3, ale mogę wam pokazać kilka rzeczy, którym możecie się pobawić. Wejdźcie sobie w ten start. Gry. Gra będzie coś takiego jak 1000 gry. Gdzieś tam dużo. Tak, gdzieś tam proszę. Teraz tutaj trzeba sobie wybrać te narzędzia. I potem kliknąć na język polski. To znaczy mówić po polsku. I dalej już nie trzeba. Możecie pisać, że nie wiem, tego ma znaczenia w praktyce. I przejrzyjcie sobie te aktywności tutaj po lewej stronie. Klikniecie na którąkolwiek z nich, to pojawią wam się dokładne po prawej. Zobaczcie sobie. Jeszcze za mnie, gdzie ten pysią? Gry. I tutaj będzie pysią. I wybrać. Tak. Pobawię się tym. Go to. A potem, potem pokażę wam kolejny taki program. To jest tak, takie coś, co myślę, że może być ciekawe dla maluchów. Dla tych maluchów, tak, na początek, żeby sobie z komputerami się pobawić. Narzędzia, program język polski, potem jakiś cokolwiek. Tak, nie, od tego, co z tego w sumie bardzo fajnie dać ten pięćdziesiąt. To jest potrzebne, nawiasie, zrobiłaś? Nie. Albo przeciwko? Nie. Owszem,
Ty, ale fajny, patrz, mówi jaka literka, głośno. O. I brawo mówi, jak się dobrze zrobi. Fajne. Brawo. Brawo. To ja zapiszę. Ty się to. Słuchajcie, macie dwa ludziki jeżdżące po tej planszy sobie. No mamy. Powiedzmy, że mamy, tak. Mają jeździć, czy mają? Nie, no wystarczy się przesunąć. Chciałbym, żebyście zobaczyli po prostu, że to nie jest specjalnie trudne operować tym. To nie jest Scratch, gdzie się tylko przesuwa same bloczki, ale prawie Scratch, bo możemy przesuwać sobie bloczki z poleceniami i one się zamienią na polecenie. Czyli taki przełom tych klas między szóstą a siódmą w zupełności jest ok, żeby przejść z graficznego w tekstowe programowanie. Teraz zadanie jest bardzo proste. Będziemy bawić się robotami, tymi, którymi bawiliśmy się.